Cześć, witam Cię w kolejnym spotkaniu o niepokojących rzeczach. Dziś o głośnej sprawie z Austrii, mimo że ten horror zaczął się już w roku 1977, to ujawniona została dopiero w 2008 roku. Po zeznaniach 42-letniej już w dniu ujawnienia prawdy ofiary. Porozmawiajmy o sprawie Josefa Fritzla. Jak mówiłem, sprawa została ujawniona w 2008 roku przez 42-letnią Elizabeth Fritz, która zeznała, że przez 24 lata była więziona oraz gwałcona przez swojego ojca, Josefa Fritzla. Sąd już rok później uznał go za winnego i skazał na dożywocie. Co między innymi działo się w tym domu? Najpierw Fritz zaczynał stosunki seksualne do 11-letniej wówczas córki. Natomiast w wieku 18 lat Elizabeth została zamknięta w piwnicy. W tym czasie po wielokrotnych stosunkach Elizabeth rodzi mu kilka dzieci. Część z nich umiera przed lub po porodzie. Część Fritz podrzuca do znajomych rodziny, a część mieszka w piwnicy z matką. Kiedy w 2008 roku 19-letnia Kerstin, jedna z dzieci Elizabeth, jest ciężko chora, Fritz zabiera ją do szpitala, a potem wyprowadza córkę, a także dwójkę synów z piwnicy, informując żonę, że córka wróciła po 24 latach. Jednak wtedy już przybywa policja i zabiera zarówno Elizabeth pod opiekę, jak i Josefa jako oskarżonego. W czasie procesu Josef Fritz zostaje uznany za winnego zabójstwa przez zaniechanie syna wnuka Michaela, wymuszenia, kazirodztwo, pozbawienie wolności córki Elizabeth, gwałtu oraz zmuszanie córki i jej dzieci do niewolnictwa. Sprawa trwała aż 24 lata i w tym czasie nikt nie zauważył niczego podejrzanego. Istnieją oczywiście podejrzenia, że przykładowo żona o wszystkim wiedziała, jednak bała się męża lub nie chciała, by coś mu się stało.